Marcin Fiołek, telewizja w Polsce, Polsce.pl. Szanowni Państwo, jeszcze kilka dni, kilka dni do pierwszego posiedzenia nowej kadencji parlamentu, Sejmu, ale także i Senatu. I o ile w Sejmie wydaje się, że wszystko mamy poukładane i rozstrzygnięte, chociaż i tutaj historia zna różne przypadki, zwroty akcji na ostatniej prostej, to w Senacie znak zapytania pozostaje. A może nie pozostaje i może się dowiemy z naszej dyskusji, kto zdobędzie Senat, kto zdobędzie większość w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu. O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, a są z nimi Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Pan profesor Tomasz Grodzki, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czekamy na pana posła Tomasza Rzymkowskiego, który niezmiennie lubi spóźnić się do studia telewizyjnego. Cierpliwie zatem czekamy. Zanim pan poseł do nas wkroczy do studia, inny reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senatu, przynajmniej na dziś, Stanisław Karczewski, prognozuje możliwość transferów politycznych. Ja myślę, że będą transfery polityczne. Będą ja, myślę, ja myślę, że będą transfery polityczne. O to zabiegamy. Nie mam pewności, panie redaktor. My rozmawiamy, również rozmawia Platforma. Marszałek Karczewski mówi o transferach politycznych. Marszałek Karczewski mówi, że szanse na wybór jego, na ponowną kadencję na marszałka senata są 50 na 50, ale arytmetyka wydaje się być nieubłagana. Czy państwo mają wątpliwości, panie senatorze, czy ma pan wątpliwości co do tego, że marszałek Karczewski przestanie być marszałkiem senatu po 12 listopada? W języku angielskim jest takie określenie wishful thinking, czyli myślenie życzeniowe. Myślenie życzeniowe i te szanse 50 na 50 trzeba by doprecyzować. Ja myślę, że pan marszałek Karczewski ma szansę jak 49 do 51, chociaż liczę, że część kolegów z Prawa i sprawiedliwości zagłosuje również za naszym kandydatem na marszałka, bo A kto nie będzie? Bo przypomnę, że, że 4 lata temu marszałek Karczewski dostał bardzo dużo głosów i no to są ostatnie dni, to jest polityka, ale ja wierzę, że finał będzie szczęśliwy i marszałek, ktokolwiek nim będzie, to będzie osoba, która będzie gwarantowała, że... Do Izby Senackiej nie będzie miała wstępu ani obuda, ani hipokryzja, ani naginanie konstytucji, tylko prawda, przyzwoitość i praworządność. A ta giełda nazwisk, która się przewija przez media w ostatnich dniach, tygodniach, jest prawdziwa? Czy? czy to są wszystko spekulacje? Prowadzone są rozmowy, poważne rozmowy polityczne przez liderów, i, i niech one na razie pozostaną. Jak to po Watykańsku powiemy, Panie pośle, panie ministrze, widział pan w parlamencie niejedno. Wcale senatorzy, senatorowie Koalicji Obywatelskiej czy DPSL u nie muszą zagłosować za marszałkiem Karczewskim. Wystarczy, że zachorują, zatrzasną się w łazience, spóźnią na pociąg. Różne historie, parlament polski widział. W jednym muszę się zgodzić z marszałkiem Karczewskim, że będą transfery i w Sejmie, i w Senacie. I nie pamiętam takiej kadencji, żeby transferów nie było. Więc transfery będą, tylko marszałek Karczewski myśli o transferach. Transferach w jedną stronę, tylko i wyłącznie w stronę PiS, natomiast niewykluczone, że będą w drugą stronę, dlatego że o ile jeszcze 4 lata temu PiS był dla wszystkich polityków bardzo atrakcyjny, bo miał pełnię władzy i w Sejmie, i w Senacie, o tyle w tej chwili ta władza w Sejmie nadal jest, chociaż dużo słabsza niż 4 lata temu, bo przypomnę, że PiS to nie jest tylko prawo i sprawiedliwość, ale to jest Zjednoczona Prawica. I jak słyszymy chociażby z ostatniego tygodnia wypowiedzi wicepremiera Gowina i jego stronników, to widać wyraźnie, że wicepremier Gowin stawia warunki, więc niewykluczone, że te transfery będą następowały także w stronę dzisiejszej opozycji sejmowej, a większości senackiej. Więc tutaj pan marszałek Karczewski pewnie coś wie, ale oczywiście nadal stoi na stanowisku, że marszałkiem będzie więc chcę powiedzieć, że na stan mojej wiedzy, marszałek Karczewski 12, 12 listopada, listopada. już marszałkiem nie będzie, że będzie nowy marszałek Senatu o którym mówiłem, że któryś z senatorów jak radny kałuża na Śląsku da się przeciągnąć na stronę Prawa i Sprawiedliwości, więc jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić niewykluczone, że ktoś z prawa i sprawiedliwości bo tu masz, widziałem na, na, na sali senackiej podniesiono rękę jednego z senatorów Prawa i Sprawiedliwości więc nie wykluczone, że to już jest zgłoszenie O proszę bardzo do przejścia senator, do przejścia Jan do przejścia Jackowski. na drugą stronę a senator ja, Jan Maria Jackowski jest bardzo barwnym politykiem więc spróbuję z nim pogadać może rzeczywiście się uda. No dobrze panowie a tak zupełnie poważnie jeśli opozycja na co wszystko wskazuje Senat przejmie będzie miała kontrolę nad Izbą Wyższą co zmieni to w układzie władzy Słyszałem też takie oceny ze strony polityków PIS skoro ich nie ma w studiu to niech tak, ten argument wybrzmi że tak naprawdę to po prostu przedłuży proces legislacyjny ale realnie no to senat może tylko tam zgłosić poprawki trochę ponarzekać trochę pomarudzić przeciągnąć sprawę ale w zasadzie to wszystko i tak jest poukładane nie do końca pan redaktor ma rację bo to nie przedłuży procesu legislacyjnego to sprowadzi ten proces legislacyjny na normalne tory bo przypomnę, że regulamin Sejmu i Senatu dokładnie opisuje, jakie terminy obowiązują w przypadku ustaw zwykłych, ustaw pilnych, ustawy budżetowej i innych aktów legislacyjnych. Więc tu nie ma, nie ma mowy o przedłużeniu tylko o powrocie do normalności, do porządnej pracy legislacyjnej. Bo zadaniem Senatu, jak to mówił Frycz Modrzewski jest namawianie innych władz do uczynków szlachetnych, odniecnych, odwodzenie i studzenie emocji i senat z maszynki do głosowania gdzie w nocy przynoszono 300-stronicową ustawę a rano już trzeba było głosować tego na pewno nie będzie natomiast muszę panu też przypomnieć że senat ma inicjatywę ustawodawczą Bardzo i mamy mocne przeczucie że ta, ta prerogatywa senatu będzie wykorzystywana i będzie wysyłane będą wysyłane ustawy do sejmu z dopiskiem oczywiście w domyśle sprawdzamy ustawy służące temu, żeby życie polek i polaków utrzymać. A pan przykład takiej ustawy, którą ma pan na myśli? O, mamy mamy przy, mam tych ustaw mnóstwo, od ustaw zdrowotnych po ustawy energetyczne, po ustawy o obrocie ziemi rolnej i Właściwie no, no tak, panie prosze, że, to, że inicjatywy ustawodawcze mają też poszczególne kluby parlamentarne. Nie. Wszystko się zgadza, ale jeżeli ja nie, nie jestem na tyle naiwny, żeby nie sądzić, że one prawdopodobnie trafią do tak zwanej zamrażarki ale proszę mi wierzyć, że wyborcy to widzą, co się dzieje. Jeżeli ustawa będzie spolegliwa dla Polek i Polaków i ludzie zobaczą, że ona jest dla nich dobra, a trafia do zamrażarki sejmowej, to będzie to odpowiedzialność marszałka Sejmu to nie będzie tak łatwo się z tego wytłumaczyć, a ponieważ taka historia, że Senat jest w innych rękach a sejm winnych zdarza się pierwszy raz po 89 roku napominając tą pierwszą krótką kadencję pierwszego senatu to jest niezwykle ciekawe i to nakłada ogromną odpowiedzialność za losy kraju na jednych i drugich dlatego dlatego musimy musimy mieć poczucie odpowiedzialności za naszą ojczyznę bo. Bo ta sytuacja jest dla jednych i drugich pewną nowością i ludzie wyborcy nas ocenią, jak to zrealizuje? Panie ministrze PSL w tym senacie się też musi odnaleźć, chociaż jako składnik mniejszy, koalicjant mniejszy tej większości opozycyjnej, która ma 51 miejsc w Izbie Wyższej. No to też macie spore ambicje. Władysław kosiniak-kamer wskazuje na kolejne też projekty ustaw, które chcecie zgłosić. Czy to jako PSL, czy tak jak pan profesor wskazuje, może jako Senat? Parlamentary to rozmowa. I powiem tak, w ostatniej kadencji parlament charakter rozmowy zatracił. Parlament musi wrócić do początku lat 90., do debat długich, średnich i krótkich, do profesjonalizmu a nie tylko odfajkowywania projektów zgłaszanych przez... do tego, by polityka wróciła do Sejmu? Oczywiście. I do Senatu. Oczywiście, żebyśmy mogli wszyscy swobodnie wypowiedzieć się, a w debacie długiej, średniej czy krótkiej taka możliwość jest. Ja byłem jeszcze w tych kadencjach w Sejmie, kiedy te debaty miały miejsce i kiedy yy, stanowiska klubów 5, 10 minutowe wygłaszane były tylko przy uchwałach. Natomiast każda ustawa była klasyfikowana ze względu na rangę albo na debatę długo średnią albo krótką. Więc teraz mając Senat, że tak powiem, politycznie odwrotny do Senatu, do Sejmu, do Sejmu przepraszam, to mamy sytuację, w której także Sejm będzie musiał przyłożyć się i wykazać należytą staranność w jakości stanowienia prawa bo to prawo źle ustanowione w sejmie tak jak wielokrotnie były ustawy kierowane do senatu gdzie artykuły wykluczały się nawzajem i oczywiście machano na to ręko w senacie szybciutko się poprawi Potem i wróci do sejmu po więc, więc, więc nawet więc jeśli był tryb pracy nocny i dwudniowy nad przyjęciem całej ustawy to nawet opinia publiczna nie wiedziała o co tak naprawdę ci politycy się spierają Natomiast jeśli będzie normalna debata w Sejmie, później w Senacie, a potem to wróci do Sejmu i ma Pan rację, Sejm może poprawki senackie odrzucić, ale znacznie trudniej jest odrzucić uzasadnione i upublicznione poprawki. Niż poprawki nie przyjęte w trochę roli senatu bo przecież poprawki opozycji w sejmie też były składane, też były czasami argumentowane merytorycznie. Panie redaktorze, nie, nie, nie było czasu na merytoryczne uzasadnianie poprawek, bo przy poprawkach mieliśmy tylko i wyłącznie możliwość zabierania jednominutowego wystąpienia w dodanej poprawki w formie zapytania, więc nie było czasu na debatę. Nikt z oglądających, słuchających nawet w internecie nie wiedział tak naprawdę. O co chodzi, ba, muszę Pan powiedzieć, że w mojej ocenie 75%, to może i 80% posłów, często nie wiedziało, nad czym głosuje. Więc ja chcę wrócić do takiego parlamentu, że posłowie, gdzie senatorowie w swoich obszarach są specjalistami, wiedzą, nad czym głosują, wiedzą nad czym pracują i umieją, Źle zgłoszone projekty poprawić. Natomiast, jeśli mają je tylko odfajkowywać, to rzeczywiście później mamy sytuację taką, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest poprawiana 7 razy, dziewięć razy, o Trybunale Konstytucyjnym 7 razy i to w bardzo krótkim czasie. Więc jestem przekonany, że w tej kadencji tego typu historii nie, nie, będzie. nie będzie. Panie profesorze, czy to nie będzie trochę frustrujące, gdy po dwóch, trzech próbach nowelizowania, przynajmniej nowelizowania, tylko poprawek, zgłoszenia poprawek, będą one przepadać w Izbie Niższej, w Sejmie, w parlamencie? Ja nie, nie powiedziałbym, że frustrujące, bo wie pan, w tej kadencji to szło w kierunku który, lat, których pan nie pamięta, ale za Komunizmu też był sejm, zbierał się na dwóch sesjach, wiosennej i jesiennej i hurtem uchwalano wszystkie ustawy. Była to czysto czysta figura retoryczna. Zgodam, natomiast też za czasów rządów Platformy czy, nat natomiast mówiąc, natomiast niech pan zwróci uwagę na taki mało zauważalny fakt, o którym pan minister Sawicki wspomniał, że Prawa strona to jest Zjednoczona Prawica, to są trzy partie i PiS tak naprawdę stracił dwudziestu paru posłów. Kosztem wzmocnienia się partii pana premiera Gowina i pana ministra Ziopry. Do tej pory pan premier Gowin głosował, ale się nie cieszył. Ale teraz może będzie tak, że no nie będzie się cieszył, ale też i nie zagłosuje. Zwłaszcza jeżeli poprawki Senatu będą dobre dla ludzi, merytoryczne i uzasadnione. Czyli sugeruje pan scenariusz, w którym Senat zgłasza poprawki i nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby je odrzucić, to wtedy. Za sprawą 18 posłów parlamentarzystów porozumienia, takie poprawki mogą wejść. W życie. Nie tylko tych posłów, ale liczę na merytoryczną, rozważną ocenę wszystkich posłów, bo jeżeli mamy się zamienić w automat do głosowania i wyłączyć po to, nam stwórca dał wolną wolę, żebyśmy własnego umysłu używali, jeżeli, jeżeli to nie ma być tak jak w tej kadencji automat do głosowania, to nie zdziwię się, jeżeli my w Senacie przegramy jakieś głosowanie, jeżeli koledzy z PiSu nas przekonają, ale chciałbym, żeby również Sejm podchodził do naszych poprawek merytorycznie, a nie automatycznie. I, a nie automatycznie. No, Panie ministrze, dokończąc tak. wątek Senatu, do drugiej części wrócimy już do wyborów prezydenckich, które są przed nami. Czy PSL będzie w stanie dogadać się z Platformą i SLD-lewicą w sprawie wspólnego kandydata na marszałka Senatu, no i jeszcze z kandydatami senatorami, już dzisiaj niezależnymi? Takie rozmowy trwają jestem przekonany, że tak, Rozmawiałem z trzema senatorami Polskiego Słownictwa Ludowego żaden z nich nie zdradza jakiejkolwiek chęci, dogadywania się z prawem i sprawiedliwością trzyma karty przy sobie jako. w związku, w związku, w związku z tym jestem przekonany i o swoich senatorów jestem spokojny, że rzeczywiście, do 11 listopada do święta niepodległości, większość senacka ułoży się. No dobrze, szanowni państwo, to tyle jeśli chodzi o Senat, o Izbę Wyższą i o te przedwyborcze i przedposiedzeniowe, chciałoby się powiedzieć, łamańcem językowym rozgrywki na polu parlamentarnym. W drugiej części dyskusji, mamy nadzieję, że już z posłem Rzymkowskim, porozmawiamy na temat wyborów prezydenckich, które są przed nami i tym, co czeka nas w najbliższych tygodniach w Sejmie. Zostańcie państwo z telewizją w polsce.pl. Wracamy za kilka chwil.